The most important tool is respect. Ha! Gay! Literacka Nagroda Nobla 2018 i 2019. Olga Tokarczuk i Peter Handke laureatami. Olga Tokarczuk z Literackim Noblem za 2018 rok oraz Peter Handke za 2019. Oto dwoje pisarzy, którzy zostali docenieni przez Akademię Szwedzką. Na tę chwilę przyszło nam czekać 2 lata. Wybór został nagrodzony głośnymi brawami publiczności zgromadzonej w sali Domu Giełdy w Sztokholmie. W swoim uzasadnieniu Akademia Szwedzka napisała, że Olga Tokarczuk otrzymała Nobla za narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia. W przypadku austriackiego pisarza Petera Handkego, za wpływową pracę, która wraz z językową pomysłowością zgłębiła peryferię i specyficzność ludzkiego doświadczenia. Informację przekazał nowy sekretarz Akademii Szwedzkiej, Mats Malm. W 2017 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymał Kazuo Ishiguro, autor powieści, które są pełne wielkiej siły emocjonalnej. Obnaża otchłań kryjącą się pod naszym złudnym poczuciem połączenia ze światem. Była sekretarz Akademii Szwedzkiej, Sara Danies, mówiła, że gdyby połączyć Jane Austen i Franza Kafkę, ma się Kazuo Ishiguro w pigułce. Potem trzeba dodać odrobinę Prusta. Jednocześnie jest pisarzem ogromnie spójnym. Stworzył swoje własne uniwersum estetyczne. 3 lata temu laureatem Literackiej Nagrody Nobla został Bob Dylan za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Choć jego nazwisko od kilku lat pojawiało się w typowaniach bukmacherów i krytyków, werdykt był sporym zaskoczeniem. Pierwszy raz w historii nagrody otrzymał ją muzyk i autor tekstów. Literacka Nagroda Nobla. Olga Tokarczuk z Literacką Nagrodą Nobla 2018. Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Z wykształcenia jest psychologiem. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Literacko debiutowała w 1979 roku w piśmie Na Przełaj, w którym pod pseudonimem Natasza Borodin ukazały się jej pierwsze opowiadania. Jej debiut powieściowy to z kolei wydana w 1993 roku Podróż Ludzi Księgi. 2 lata później ukazała się jej kolejna książka E.E. Ogromny sukces przyniosła 3. powieść Tokarczuk pod tytułem Prawiek i inne czasy, 1996, za którą pisarka w 1997 roku otrzymała paszport polityki. W tym samym, 1997 roku otrzymała Nagrodę Fundacji Kościelskich. Rok później w księgarniach pojawił się Dom Dzienny. Dom Nocny, książka zainspirowana historią okolicy, gdzie pisarka mieszkała, Sudetami i wsią Nowa Ruda. Inne książki Tokarczuk to między innymi Gra na wielu bębenkach, 2001, esej Lalka i Perła, 2000. Ostatnie historie, 2003, Prowadź swój pług przez kości umarłych, 2009, nominowana do Nagrody Bookera 2019, czy Księgi Jakubowe, 2014, wyróżnione Nagrodą Literacką Nike. Zapowieść Bieguni 2008 także otrzymała nagrodę Nike, a także Międzynarodową Nagrodą Bookera, najważniejszą brytyjską nagrodą literacką, była też nominowana do amerykańskiej National Book Award.
Tokarczuk jest jedną z najbardziej cenionych na świecie i najczęściej nagradzanych polskich pisarek. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 20 języków. Ostatnio książka Tokarczuk to zbiór opowiadania Bizan z 2018 roku. Kolejną ma być saga rozgrywająca się na Dolnym Śląsku, panorama historyczna na miarę wcześniejszych ksiąg Jakubowych. Olga Tokarczuk była wymieniana wśród kandydatów do Nobla od miesięcy. Pisarka transgraniczną i ważny demokratyczny głos we współczesnej Polsce określiła Tokarczuk gazeta Sydsvenskan. Podkreślając, że Polka zasługuje na nagrodę. Podobnie największy szwedzkojęzyczny dziennik w Finlandii, Hufvudstadsbladet, który napisał, że przede wszystkim Polka Olga Tokarczuk powinna otrzymać Nobla. Z kolei szwedzki największy dziennik, Dagens Nyheter, w weekend poprzedzający ogłoszenie nagród Nobla opublikował obszerny wywiad z Tokarczuk, w którym pisarka opowiada o sytuacji politycznej w Polsce oraz wielokulturowej historii kraju.